Witam Państwa na kolejnym spotkaniu naszego krótkiego kursu rysunku artystycznego odręcznego. Przypominam, rysujemy martwą naturę, ucząc się prawideł podstawowych. Mamy martwą naturę, która jest zbudowana jest z prostopadłościanu, stożka ściętego, to ten kubeczek, stożka i na stoliku, prawda, który jest powiedzmy tutaj walcem. Prawda? Ja fragment tej martwej natury tylko skadrowałem sobie metodą, to jak Państwo wcześniej widzieliście, którą polecałem, że popatrzeć trzeba by przez wizjer, skadrować ją w miarę proporcjonalnie i potem wykonujemy, uwzględniając proporcje. Pierwszy problem to jest, zawsze pamiętam, tak jak w szkole, kompozycja, proporcje, perspektywa zbieżna. Teraz przyjdą różnice walorowe. Ja tu już sobie przygotowałem taki rysunek, żeby mi było szybciej, gdzie próbuję już te różnice walorowe wykazać. Jak Państwo jeździcie po pejzażu, rano czasami, jesienią, czy jak jest mgliste powietrze, to obserwujecie pewnie takie zjawiska jak sfumato. Sfumare to jest taki włoski termin, to jest przesłanianie volaturami powietrza, w którym jest para wodna, kolejnych planów w pejzażu. I to jest takie piękne, prawda? I to nas wzrusza, i to jest ten cud natury, prawda, który artyści starali się zanotować. I te cuda natury też zachodzą w pomieszczeniach zamkniętych, prawda? Odpowiednio rysunek walorowo wykonany też posiada jakieś takie miękkie, magiczne piękno. Jak to piękno uzyskać? Ano, trzeba by wyciągnąć wnioski obserwując naturę. Czyli obserwujemy pejzaż, obserwujemy elementy we wnętrzach, łączymy pewne wnioski i wydajemy dzieło. Na czym rzecz polega? Tutaj walorowe różnice polegają na tym, że mamy przedmioty różno, tu są różnobarwne akurat, chociaż do rysunku lepsze byłyby monochromatyczne, czyli takie jednotonowe, czarne, białe, szare, niuansowe, prawda? No ten kolor tutaj ja celowo przyniosłem, żeby Państwu powiedzieć, jak zinterpretować kolor nawału. My macie, fotografując tam świat aparatami cyfrowymi, macie taką opcję jak zdjęcia czarno-białe, że możemy sobie prosto przełączyć, prawda, ciach zrobić i już mamy z kolorowego pejzażu pejzaż czarno-biały i tam widać kawa na ławę, jak ten walor harmonicznie się różnicuje, prawda. My tutaj musimy wysilić oko i mózg, jak zinterpretować ten kolor na walor. To będzie troszeczkę trudne, to wymaga pewnej wprawy, ale jak to zrobić? Proszę Państwa, no, zmrużcie sobie oczy, tak żeby mieć taki niewyraźny, mglisty widok tego naszego układu, tej martwej natury. I popatrzcie się. Ten układ jest układem oświetlonym, prawda? Światło świeci z lewej strony, z góry, prawda, na ten układ i oświetla partię i cieniuje partię, ale każdy przedmiot walorowo jest różny. Widzimy, że najjaśniejszy to jest co? Ano kubek, prawda? Ten kubek, który stoi na tym prostopadłościanie. Potem mamy jasny blat stolika, prawda? Potem mamy, wydaje się subiektywnie, że tą pomarańczową, oranżową ścianę prostopadłościanu, ale ona być może będzie podobna do ściany, do płaszczyzny tego stożka, prawda, nieściętego, który stoi na blacie, że te szarości mogą być w czarno-białej wersji wręcz identyczne, prawda? Bo subiektywnie kolory ciepłe wydają nam się jakby jaśniejsze, bo wychodzą do przodu optycznie, prawda? A zimne się cofają. To tutaj uwaga już taka malarska, prawda? No, przy lekcjach malarstwa to byśmy sobie powiedzieli jeszcze bardziej, na czym to polega. Ale w rysunku mamy to zinterpretować na czarno, biało, szare. Czyli które najjaśniejsze? Ano kubek najjaśniejszy. Czyli nie ruszamy tego papieru, bo światło to jest w naszym tutaj podkładzie. My pracujemy tutaj metodą zabierania, czyli zabieramy tą czernią i szarością to światło z bieli podkładu, prawda? Czyli tutaj nie ruszamy w tym obszarze, gdzie jest ten kubek, nie ruszamy tego światła papieru, tylko dookoła stopniowo, proszę Państwa, stopniowo modelujemy, dodając tej czerni. Zauważcie, że prawa strona tła jest jaśniejsza, a lewa będzie ciemniejsza, czyli ja muszę tutaj jeszcze tę stronę ocienić, prawda? Czyli zabrać, dodać tego ciężaru walorowego, prawda, żeby zachować, że ta będzie jaśniejsza, prawda? No i tak sobie to będziemy stopniowo różnicować. Stąd trzeba stopniowo dodawać tej czerni, no bo jak zrobicie tak na maksa, maksymalnie tą czerni, no to zaślizgacie fakturę papieru, zrobicie taką nieżywą plamę, no i koniec, nie ma ratunku. Chociaż artyści wymyślili ratunek, bo w rysunkach używają gumek. No i możemy tą gumką zabrać sobie ten
nadmierny ciężar walorowy, o ile papier nam na to pozwoli, bo jak podkład nie wytrzyma, no to wypadnie nam dziura. A dziura w rysunku, no to jest zniszczony papier, nie ma wtedy świeżości. Stąd ten rysunek dobrze zrobiony, to powinien zachowywać tutaj też tę piękną płaszczyznę, tę fakturę papieru. No ja robię to szybko, tak entuzjastycznie, prawda, no szalacko może trochę, za co przepraszam, ale przy głębszym, takim dłuższym posiedzeniu, analizie, no ten rysunek można jeszcze bardziej zrobić. Nie zależy nam na tym, żeby to były takie fotki, wiecie Państwo. Bo rysunek odręczny cechuje się tą żywiołowością właśnie tego rysownika, tą reaktywnością na świat, także nie wylizujcie tych rysunków tak starannie, bo to nie o to chodzi, żeby on był tak dokładnie zrobiony. Dokładność jest ważną cechą w niektórych czynnościach, ale w tym wypadku no, ta dokładność może tę sprawę nam troszeczkę tutaj, tę świeżość rysunku zabijać. To też nie zabijajmy rysunku, pielęgnujmy te różne wartości, które wynikają z faktury papieru, bo w zasadzie taka kreska w rysunku powinna mieć pewną lekkość, powinna być czytelna ta faktura papieru, to powietrze między tymi kreskami, to jest istotny element urody rysunku, bo mamy różne fakturalne papiery i możemy wygrywać różne, różnorodne efekty plastyczne, prawda? To też jest uroda i siła rysunku. Co tutaj jeszcze należałoby wspomnieć? Ja to sobie taką metodę wymyśliłem, bo tak myślałem, jak tę wiedzę przekazać tym swoim uczniom, no i Państwu, do analizy. Jak analizować rysunek? Czy on ma jakieś poprawne cechy? Jakie parametry zastosować? Jak to ci nauczyciele analizują, prawda? Jak ja patrzę na rysunki, to patrzę na sposób myślenia rysownika też. No tak u dzieci, bo z młodzieżą mam do czynienia, no to patrzę na przykład, jak on myśli. No bo jak sobie, oczywiście ma pion, poziom, kosy, ma rękę, ma osobowość, prawda? Jest chętny, jest entuzjastycznie nastawiony do rysowania, jest wrażliwy, ma talent. No to patrzę, czy on myśli, prawda? To myślenie też jest tu ważne. Bo niektórzy na natchnienie czekają, myślą, że to od natchnienia zależy to dobre rysowanie. To nie jest prawda, bo natchnienie to przychodzi czasami, a czasami nie przychodzi. To natchnienie trzeba sobie wypracować, proszę Państwa. Czyli tak, mamy tak. Ja to tak na krzyż to robię. Mamy górę, mamy dół. Mamy lewą, mamy prawą pod kątem prostym do siebie. I taki wzór sobie napisałem, że mamy tak. Góra, dół, lewa, prawa w stosunku do źródła światła są różne, no i to jest taki mój wzór na analizę poszczególnej formy i całości rysunku. I wtedy, jeżeli są te różnice subtelne, wrażliwe, takie właśnie odkryte w naturze i przeniesione na papier, to świadczy o tym, że ten rysunek posiada jakieś cechy dobre, prawda? Czyli takie punktujące jego własności pozytywne. No możecie sobie tak sprawdzić, czy ja tutaj zrobiłem różnicę w zakresie góry, dołu, lewej, prawej w stosunku do źródła światła. Tu nie zapominajcie o tym świetle, bo to jest bardzo istotny element, skąd, z jakiego kierunku to światło pada na martwą naturę. U nas w tym przypadku mamy z lewej strony, z góry. No i tutaj trzeba by też w dalszym toku postępowania, jeszcze oprócz tych różnic walorowych, co najciemniejsze, która ściana jaka, dać jeszcze te cienie rzucone, bo cienie własne obiektów, prawda, i tak dalej. I ten rysunek nabrałby jeszcze cech takich bardziej zamknięty, by był takich tych wszystkich swoich cech pozytywnych. Proszę Państwa, no i na tym byśmy zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Mówiliśmy o różnicach walorowych, zbudowaliśmy sobie taki wzór do analizy, czy te różnice gdzie występują, jakie, na ile. Pamiętamy o obserwacji zjawisk w naturze. I to byłoby tyle na dzisiaj. Do zobaczenia Państwu.